gra planszowa pod tytułem Wakacje na gapę powstała w oparciu o klasykę polskiej literatury drugiej połowy XX wieku, czyli książkę Bagdaja pod tytułem Podróż za jeden uśmiech. Razem z Poltkiem i Dudusiem, czyli głównymi bohaterami książki, wyruszamy w podróż z Warszawy do Międzywodzia. Literatura młodzieżowa XX wieku charakteryzowała się ciepłem, humorem i zależy nam na tym, aby dzieciaki ponownie odkryły taką radość. Gra powstała w oparciu o warsztaty, w których uczestniczyła młodzież z Kędzierzyna-Koźla. Warsztaty odbywały się w maju. Było wiele ciekawych propozycji na to, jak ta gra ma wyglądać, a najciekawsze zostały wykorzystane. No i dlatego zapraszamy teraz Państwa do zagrania w naszą grę. Super, fajnie. Bardzo mi się podoba ta gra. Spotkaliśmy się dzisiaj w Kędzierzynie-Koźlu na premierze gry wielkoformatowej. Gra to ubrana w profesjonalną formę pomysły młodzieży, która w ramach warsztatów uczyła się projektować różnego rodzaju gry, w tym właśnie gry wielkoformatowe. Wierzymy, że połączenie pracy warsztatowej, twórczej z profesjonalnym produktem jest potężną dawką inspiracji, która zachęca do własnych działań kreatywnych. Dodatkowo część młodzieży z pewnością zaintrygują losy Poltka i Dudusia i sięgną oni po książkę. Dlatego wielkoformatowa gra planszowa jest angażującym i twórczym sposobem na promocję czytelnictwa. Polega na zbieraniu kart pieniężnych i autostopowicza i wymienianiu ich na transporty. No, zbiera się karty autostopów i karty pieniężne. No i później się kupuje jakieś tam samochody i traktory. No i przechodzi się po prostu dalej po polach. No i później jak ktoś już zrobi jedną swoją dróżkę, no to są podliczane punkty wszystkich, no i są miejsca. Później się zbiera karty i za to się kupuje różne rzeczy. Gra wielkoformatowa to przede wszystkim imponujących rozmiarów plansza do gry. Ma ona wymiary 3,5 na 2 metry. Kolejnym elementem, który rzuca się w oczy, jest kostka. Ścianki kostki mają 40 cm długości, a na ściankach pojawiają się elementy, które wynikają z mechaniki gry. Możemy tam nadrukować symbole albo właśnie punkty. W grze Wakacje na gapę ograniczyliśmy liczbę oczek do 3, dzięki czemu gra jest w pełni grywalna. W grze wielkoformatowej wykorzystujemy również żetony ruchu, które w zależności od koncepcji przybierają różną formę. Mogą mieć podstawowe, geometryczne kształty albo nawiązywać formą do koncepcji gry. Mają kształt autokaru, samochodu i traktoru. Gra wielkoformatowa to również karty do gry. To dzięki kartom uczestnicy wiedzą, jaką trasę na planszy muszą pokonać. Dzięki kartom zdobywają również żetony ruchu. Pośród talii mamy karty funkcyjne, które dodatkowo zmieniają przebieg rozgrywki i karty podstawowe, które pozwalają uczestnikom zdobyć pojazdy. Każda gra jest zapakowana w praktyczny futerał, a plansza do gry zwinięta i schowana do poręcznej tuby.
było trudno trochę nawet i bardzo fajna gra, polecam. Wszystko było fajne. Chciałam sprawdzić, jak to jest tworzyć własną grę, bo mam bardzo ciekawa, bo lubię ogólnie grać w takie gry właśnie. Takie. Właśnie zakończyła się uroczysta premiera wielkoformatowej gry planszowej pod tytułem Podróż za jeden uśmiech, wakacje na gapę. Serdecznie dziękujemy za premierę tej gry, za przygotowanie gry Fundacji Good Culture. Cieszymy się bardzo, bo frekwencja była bardzo duża, wakacje nie przeszkadzały, a wręcz myślę, że ta gra umiliła nam ten dzisiaj słoneczny, miły dzień. Dziękujemy.